Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ubiegły piątek 19 lipca 2024 roku prezydent Włodymir Załęski na swoim profilu w komunikatorze X poinformował, że dzięki wsparciu państwa polskiego Ukraina otrzyma szybciej dostawy samolotów F-16. Te informacje zaczęły podawać media światowe, w tym agencja Reutera i myślę, że warto tutaj zacytować właśnie tę wypowiedź Załęskiego, bo kontekst jest bardzo istotny. Włodymir Załęski napisał, cytuję, Wczoraj spotkałem się z premierem Polski Donaldem Tuskiem na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Wielkiej Brytanii, aby omówić kwestię wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy. A dzisiaj mamy pozytywną decyzję polskiego rządu w konkretnej sprawie, która pozwoli Ukrainie szybciej otrzymać myśliwce F-16. Jestem wdzięczny premierowi Tuskowi za skuteczną kontynuację naszych poprzednich porozumień. Jestem wdzięczny Polsce za zdecydowane wsparcie dla Ukrainy. Koniec cytatu. W odpowiedzi na liczne medialne spekulacje. Właśnie, które dotyczą no, tego, skąd tak naprawdę miałyby pochodzić te samoloty F-16, czy czasem nie z, Polski, z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Polska agencja prasowa poinformowała, powołując się na źródło zbliżone do Ministerstwa Obrony Narodowej, że decyzja ta nie dotyczy polskich samolotów F-16, które są na wyposażeniu, na stanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a ma dotyczyć kwestii logistycznych, takich jak transport przez Polskę samolotów od Innych państw, od państw sojuszniczych. Natomiast wielu ekspertów i komentatorów nawiązuje do słów premiera Donalda Tuska z 8 lipca bieżącego roku, kiedy na wspólnej konferencji prasowej z Wołodymirem Zełęskim, tuż przed szczytem NATO w Waszyngtonie, premier rządu polskiego powiedział, że są rozważane kolejne dostawy samolotów MiG-29 na Ukrainę i to MiG-29 właśnie z zasobów sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ostatnim czasie pojawiło się szereg spekulacji. Myślę, że warto przywołać jedną z wypowiedzi byłego ministra obrony narodowej Janusza Onyszkiewicza, który w wywiadzie dla agencji Ukrinform poinformował, że, cytuję, Przekazanie pozostałych polskich MiG-29 na Ukrainę będzie uzależnione od harmonogramu dostaw samolotów F-35 do Polski i że może to zająć około 6 miesięcy. Koniec cytatu. Sama kwestia przekazywania przez Polskę samolotów Ukrainie wywołała bardzo szeroką dyskusję o kwestii bezpieczeństwa państwa polskiego. Pojawiły się różnego rodzaju głosy w dyskusji mówiące o tym, że sojusznicy z NATO powinni zapewnić Polsce odpowiednie zastępstwo za myśliwce przekazywane Ukrainie i tak aby Polska pozyskiwała na przykład kolejne samoloty F-16 w zamian za MiG-29, które przekazuje Ukrainie. Jak dotąd wiemy doskonale, że nic takiego nie ma miejsca, mimo że Polska już część MiG-29 Ukrainie Przekazała. No więc mamy sytuację absurdalną z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. W sytuacji, kiedy Polska jeszcze nie ma samolotów F-35, kiedy dopiero pierwsze samoloty FA-50, czyli samoloty koreańskie, do Polski, do Polski dostarczono. Natomiast same ich włączenie w cały system obrony powietrznej, to jest jeszcze kwestia czasu. Wiemy, że tych 12 FA50 jest dostarczonych, kolejnych 36 ma zostać przekazanych dopiero w latach 2025-2028. Natomiast są to lekkie lekkie myśliwce. Trudno tutaj mówić o, o, o tym, że Polska dzisiaj ma zapewnioną równowagę, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy za to, co Polsce, co, co Polska przekazała Ukrainie, Polska nie otrzymała żadnej rekompensaty, żadnego ekwiwalentu ze strony państw tak zwanego kolektywnego Zachodu z innych So, państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego i to jest niestety bardzo duża luka w systemie obrony naszego kraju. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że żaden z sojuszników nie zaoferował do tej pory Polsce żadnej rekompensaty, jeżeli chodzi o to, co Polska przekazała Ukrainie. I oczywiście mówi się tutaj o różnych formach takiej rekompensaty, że na terytorium państwa polskiego mogłyby stacjonować samoloty wielozadaniowe, sojuszników itd. No ale musimy sobie zdawać sprawę, że to nigdy nie zastąpi zdolności własnych, zdolności własnych posiadania przez Polskę, przez siły powietrzne Rzeczpospolitej Polski, własnych, własnych samolotów. I to trzeba mieć jasno na uwadze. Z oficjalnych danych wynika, że Polska do tej pory przekazała Ukrainie pomoc wojskową o wartości 4 miliardów euro. Obecnie przygotowywany jest kolejny, już 45 pakiet pomocy, który ma wartość około 100 milionów euro. To jest ogromny, ogromny wysiłek dla państwa polskiego, ale także to jest ogromna luka w wyposażeniu wojska polskiego. Polska przekazała do tej pory ogromne ilości amunicji, sprzętu wojskowego od czołgów T-72 po czołgi PT-91 Twardy, bojowe wozy piechoty BWP-1, myśliwce, już wspomniane przeze mnie MiG-29, śmigłowce MiG-24, chałubice Krab transportery Rosomak, systemy przeciwlotnicze, broń strzelecką, wyposażenie indywidualne i tak dalej, i tak dalej. Jest to ogromny wysiłek dla państwa polskiego, ale tak jak powiedziałem, jest to ogromna luka w wyposażeniu naszych sił zbrojnych i nie widać dzisiaj na horyzoncie jakiejkolwiek perspektywy szybkiego zapełnienia tej luki. I to jest potężny problem, ponieważ ciągle słyszymy o przekazywaniu sprzętu i, prawda, dla Ukrainy, amunicji, sprzętu wojskowego itd. Tak nie sprzedaży, nie żadnych transakcjach wiązanych, ale mówimy o przekazywaniu, więc pytanie jest o polską rację stanu, o polski interes narodowy, gdzie, y, gdzie tutaj jest y, no można powiedzieć ekwiwalent dla państwa polskiego, bo te wszystkie narracje, które mówią o tym, że wspierając Ukrainę y, odsuwamy wojska rosyjskie od granic Polski, no jest absurdem. Wielokrotnie w podcaście geopolitycznym pokazywałem absurd y, tego typu twierdzeń, pokazując, że wojska rosyjskie od czasu upadku Związku Radzieckiego znajdują się cały czas przy granicy z Polską i o w obwodzie kaliningradzkim i po utworzeniu państwa związkowego Rosji i Białorusi, no wzdłuż ponad 600 km granicy, więc tego typu twierdzenia są po prostu absurdalne. Polska bardzo mocno osłabia swój system obronny, przekazując potężne ilości uzbrojenia Ukrainie, nie mając w zamian nic. Nie dostając nawet wsparcia sojuszniczego, nie dostając żadnych rekompensat, żadnych ekwiwalentów w sprzęcie przekazywanym Ukrainie ze strony właśnie sojuszników. No, to jest niestety polityka niezwykle krótkowzroczna, polityka bardzo naiwna, polityka rozbrajania państwa polskiego. W tak trudnej sytuacji geopolitycznej, w tak trudnej koniunkturze geopolitycznej, mając w dodatku bardzo złe relacje z Białorusią i Rosją. Niestety uważam, że. Tutaj w perspektywie dającej się przewidzieć perspektywie nie widać możliwości szybkiego uzupełnienia tej, tej luki i w naszym dobrze pojętym interesie jest jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie i jak najszybsza normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Dzisiaj Polska jest bardzo mocno rozbrojona, Polska jest bardzo mocno osłabiona i w interesie rządzących Polską powinno być przejście jak najszybciej na tory polityki wielowektorowej. Dziękuję Państwu za uwagę.